tvpodkarpacie.pl. Na długości 7 km w ciągu drogi krajowej nr 28 Zator Medyka wkrótce rozpoczną się roboty pod budowę obwodnicy Sanoka. Zasięgnęliśmy opinii mieszkańców oraz turystów na temat słuszności tej inwestycji. Myślę, że jest bardzo potrzebna i rozładuje korki i ruch w Sanoku. Jest ciasno, bardzo ciasno. Ciężko się gdziekolwiek poruszyć. No ja byłem za obwodnicą już lata. Na pewno będzie to bardzo dobre rozwiązanie i odciąży ruch na Dąbrówce. Bo teraz powiedzmy w dzień czy przed godziną 15 z początku Dąbrówki do centrum jedzie się 20 minut. No myślę, że to jest przydatne. Rozwiąże duży po prostu ruch, nie? Bo wszystkie auta ciężarowe będą jechać na obwodnicę, nie będą się pchać przez środek miasta. No. Ale fajna sprawa. Fajna sprawa, jeśli tylko ja nie wiem, gdzie ona ma iść, powiem szczerze. Nie wiem, którędy. Ja generalnie dużo jeżdżę po Krakowie i tam się bardzo korkuje. Tutaj się korkuje w wakacje, tak jak teraz, jakie turnus zmienia. A że ja mieszkam w głębi i pieszo, to mi tak bardzo nie dotyczy. Ale fajna sprawa. Ja wiem, co sądzę. To rozwiązanie będzie dobre na pewno, bo te korki bynajmniej się wyminą, Stanów cały, to kupę ludzi, tych turystów, Bieszczady jedzie i tak dalej. Także dobry pomysł. Tylko żeby jak to się przyzrobili. No to jest dobre i potrzebne dla Sanoka. Zmniejszy ruch na drogach i będzie szybciej dojazd do miasta. Tak, a praktycznie, no nie wiem, a jaki będzie koniec i kiedy dokładnie zostanie oddana? W 2019 roku, w maju. A, to dobrze, no to myślę, że to pomoże rozładować troszeczkę ruch. To jest naprawdę, no zdecydowanie potrzebne tutaj. A wie pani, przydałaby się, wprawdzie ja tu nie mieszkam, jest tylko na wakacjach, ale przydać to by się przydała. Wie pani, bardzo, bardzo dobrą nadzieję słyszę, że będzie, a to strony południowej, tak? Bardzo się cieszę z tego, najwyższy czas rozwiązać problem Sanoka, który nam atakują nieraz nie zachęceni Sanokiem, a przejeżdżają przez miasto. A czy właśnie przez to turyści nie będą omijać Sanoka? No nie, jeżeli ktoś chce piękny Sanok zwiedzić, to na pewno się zatrzyma na obwodnicy, to gdzieś w pobliżu cmentarza załóżmy. Myślę, że nie, bo przyjeżdżają w określonym celu. Czy na zamek do Beksińskiego, czy do skansenu. A sam Sanok centrum nie jest aż tak atrakcyjny, żeby specjalnie przyjeżdżali. Kto będzie chciał, to nie będzie żadnego problemu. No, na pewno skansen zwiedzą, Szwajka. Myślę, że na pewno znajdzie na to jakiś sposób, żeby znaleźli także dostęp i drogę do Sanoka dojazdową, do samego Sanoka. Część pewnie tak, większość pojedzie pewnie na Solinę i żeby było szybciej, więc myślę, że na pewno tak, ale część myślę, że też zostanie, bo nie jest jeszcze tak rozwinięta infrastruktura, jeśli chodzi o hotele czy coś, żeby się nie zostawać w Sanoku. Myślę, że nie. Myślę, że nie będą omijać Sanoka, myślę, że to pomoże i lokalnym ludziom i że obwodnica jest jak najbardziej potrzebna. I że nie spowoduje to zmniejszenia ilości turystów w mieście. Nie myślę, bo jeżeli chcą zwiedzić Sanok, to przyjadą do Sanoka. Sanok to bardzo ładne miasto. Nie, nie stać, że może zyskać więcej. No chyba raczej zyska. Bo jeśli ja mam jechać gdzieś, gdzie będę stał w korkach, to wybiorę miejsce, gdzie tych korków nie ma. Tak mi się wydaje. Czyli według pana turyści nie będą omijać Sanoka przez obwodnicę? Powiem pani tak, jak mają jechać w Bieszczady, to i tak starają się go ominąć. A Sanok ma tyle fajnych miejsc do zaoferowania, że jak się o nich usłyszy, to i tak tu się przyjedzie. Nie sądzę, nie sądzę. Tak samo jak Kraków ma obwodnicę dużą, małą, a w momencie, kiedy ktoś chce i tak odwiedzić Wawel czy Rynek, to i tak przyjedzie. Czy ja wiem, czy Sanok jest taką naszą turystyczną atrakcją? Nie wiem. Wydaje mi się, że chyba jednak, jeżeli ktoś będzie miał ochotę, to i tak przyjedzie. To nie ma najmniejszego problemu, tak jak jest na przykład na Dolnym Śląsku. Dolny Śląsk sam jest atrakcyjny sam w sobie i tam praktycznie, mimo że można omijać wiele miejscowości, ale jeżeli mam jakiś tam punkt docelowy, prawda, no to praktycznie i tak zwiedzamy, i tak zahaczamy o te miejsca, więc wydaje mi się, że to chyba nie ma znaczenia. Myślę, że bardziej pomoże, także... A co pani sądzi o tym ruchu w mieście obecnie?
Czy jest zbyt duży właściwie i chyba Sanok nie jest przystosowany na taką ilość samochodów, to zdecydowanie. Bardzo mało mamy w ogóle parkingów, także tutaj jest chyba, to zdecydowanie tutaj chyba tkwi w tym problem, że jednak ruszając się do centrum, no nie mamy nawet gdzie dokładnie zaparkować, chociaż podobno już raczej zrobiono tam 2 lub 3 parkingi większe na miejscu dawnego lodowiska, ale wydaje mi się, że to nadal jest niewystarczające. Ja chciałem powiedzieć, że wyjechałem z Polski, z Sanoka, 31 lat wstecz. Jestem bardzo mile zaskoczony, że to miasto w dalszym ciągu się ładnie zachowało. Jest bardzo dużo ludzi, których mile spotkałem po tylu latach i niemniej jednak bardzo dużo ludzi się pojawiło, nowych ludzi tutaj. Duża zmiana. Jestem bardzo zaskoczony mile. To jest może styk z dwoma końcami. Niemniej jednak kocham to miasto i mam nadzieję, że jeszcze raz przyjadę tutaj. Wszystkich zapraszam, tych, którzy wyjechali z Polski i Sanoka bardzo długo, żeby przyjechać tutaj i zobaczyć różnicę, jak bardzo ładnie to wszystko wygląda dzisiaj. A gdy będzie obwodnica, to tym bardziej miasto zyska. Obwodnica się bardzo, bardzo pomocna, ponieważ przyjechałem z Warszawy i jak jechałem tutaj, oczywiście obwodnice i highway się bardzo zmieniły na lepsze i bardzo pomaga w tym, żeby się dojechać do Sanoka. Także to będzie jest następna przyczyna, żeby być w Sanoku, bo obwodnice są bardzo pomocne i wydaje mi się, że każdy powinien z tego skorzystać. TV Podkarpacie.pl